świat, w czole jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się, przecież jesteś duży. Ding dong. Po wielu miesiącach gorących przygotowań udało się dobrnąć do finału. Mamy ten szczęśliwy dzień. Dzisiaj rozpoczęliśmy finał u nas. Gromadzimy paczki od dnia wczorajszego, rozwozimy po rodzinach. Jest gorąco, jest miło, serdecznie, są uśmiechy, są łzy, jest wzruszenie, jest naprawdę super. Ile było rodzin, przypomnijmy w bazie, czy dla wszystkich udało się znaleźć darczyńców? Początkowo 81 rodzin było, tak, po weryfikacjach zostało nam 40. Dla tych 40 udało się znaleźć darczyńców. Ostatnia rodzina uzyskała darczyńca dosłownie dzień przed finałem, ale szczęśliwie dla wszystkich udało się tych darczyńców uzyskać. Mamy zakłady pracy, które organizowały paczki, mamy szkoły, mamy urzędy, rodziny, grupy przyjaciół, mamy darczyńców z Niemiec tak nawet. Mamy z innych powiatów także, mamy wielu darczyńców z powiatu grudziąckiego, chełmińskiego, naprawdę z odległych stron czasami. Jak to się stało, że akurat Wąbrzeźno? Powiem szczerze, że patrzyliśmy na całe województwo kujawsko-pomorskie, zaczęliśmy od Solca Kujawskiego, tam gdzie, skąd jesteśmy. Natomiast przykuła naszą uwagę akurat tutaj dziadek, który dzielnie zajmuje się sześciorgiem wnuków i wydawało nam się, że przy tak wieloosobowej rodzinie i tak dzielnych działaniach pana no, wymaga wsparcia, tak? Zwłaszcza przy wychowaniu tylu chłopaków od 6 do 17 lat. To ogromny wysiłek, także chcieliśmy wesprzeć akurat tą rodzinę. Udało nam się zebrać mnóstwo fantastycznych rzeczy. Zaczęło się od tego, że jakby ja wyszłam z pomysłem zrealizowania paczki i skierowałam tego maila do wszystkich pracowników firmy, także jest to dzieło wspólne. Udało nam się pomóc kilku rodzinom z kilku miast. Natomiast co się udało zebrać? No, zacznijmy od tego, że fantastyczny rower, prawda? Dla chłopaków jest i laptop, są i zdalnie sterowane samochody, zegarki, MP3, no z takich oczywiście. Poza tymi najbardziej niezbędnymi rzeczami, o które prosił dziadek, typu jedzenie, ciuchy, też takie, które wydawało nam się, że będą fajnymi, fantastycznymi prezentami gwiazdkowymi. Trzeba pomagać ludziom. I spowodować, żeby ten świąteczny czas tak naprawdę był trochę weselszy i fajniejszy i żeby taka iskierka radości była w każdym z nas i dla każdego z nas. Te paczki znikną z magazynu i finalnie na pewno do jutra znajdą się u wszystkich rodzin. Takie jest założenie, mam nadzieję, że się wyrobimy, robimy wszystko, żeby to do jutrzejszego wieczora było u rodzin. Takie jest założenie i tak musi się stać. Więc powiedzmy o tych osobach, które to właśnie robią, organizują, wolontariusze, ilu was ostatecznie jest, no i jak się spisują pana zdanie? 18 osób, cudownych ludzi, których mam tutaj, część jest w terenie u ludzi, część u naszych rodzin kochanych, część jest tutaj na magazynie, spisują się znakomicie. Efekty są jakie widać, także no to jest ich praca, tak? Żeby ich tutaj nie było, nie byłoby tych efektów na pewno. Tak, sam bym tego nie ogarnął, także dzięki nim tutaj jest okazja, dlatego może z tego miejsca chciałbym im serdecznie podziękować za ich pracę, za ich trud, za ich poświęcenie, za to, że czasem zaniedbali swoje może rodzinne sprawy, obowiązki zawodowe i poświęcili się tutaj tej akcji i dla nas zrobili tak wiele. Dzięki temu efekty są takie, jak tutaj w magazynie, jakie są widoczne. Nie była duża, ponieważ z jednej strony jestem wolontariuszem, natomiast tak naprawdę jestem tylko pośrednikiem i największą rolę odgrywają tutaj darczyńcy, bez których ta paczka byłaby niemożliwa. Ja kwalifikuję rodziny, natomiast tak jak powiedziałem, to bez darczyńców byłoby to niemożliwe. Ja jestem tylko pośrednikiem.
to wyglądało tak, że w szkole pan pedagog, pan Izdebski powiedział nam, że właśnie szukają wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. A że my z Asią jesteśmy z jednej klasy i się trzymamy, to tak pomyśleliśmy, może zróbmy coś dla kogoś innego, coś fajnego i zapiszmy się. No i wtedy było spotkanie, tak, z wolontariuszami wszystkimi. No i były wątpliwości, ja miałam wątpliwości, ale cieszę się, że dotarłam aż do finału. Niektórzy byli skryci, wiadomo, trzeba było wyciągać informacje od nich na siłę, ale udało nam się i wszystko poszło zgodnie z planem. Tak. Wszystkie nasze rodziny znalazły darczyńców, więc jesteśmy zadowolone, no i dumne z siebie, że się udało. Cudowna noc rozpala w nas magiczną moc. Dźwięki kolędy cicho niesie wiatr. Podziel się dziś radością, razem z nami siądź. Największy dar. To taka samotna pani, starsza, schorowana i też właśnie mimo swojej choroby i mimo tego, że jest samotna i ten wiek, to stara się znaleźć tą pracę, bo chce być samodzielna, tak? Nie chce korzystać właśnie z jakiejś tam pomocy społecznej czy coś takiego. Chce stanąć na swoich nogach i mówi, że chce być samodzielna i mam nadzieję, że to osiągnie, a ta paczka ją jeszcze bardziej zmotywuje do tego, by tą pracę znaleźć. Czekasz na wyjedną chwilę cały. Aby ludzi bliskich znów przy sobie mieć. Wzruszenie naprawdę, jak się weszło tutaj i zobaczyło te wszystkie paczki, one jeszcze dojeżdżają, wyjeżdżają, dojeżdżają, ale to jest takie podekscytowanie. Tak, takie fajnie, fajnie naprawdę, że dzięki naszej pomocy dzisiaj właśnie jakaś rodzina dostanie pomoc. Cudowna noc rozpala w nas magiczną moc. Dla nas największym wynagrodzeniem jest reakcja rodziny. Przede wszystkim łzy, łzy szczęścia. I nie było łatwo. Te miesiące nie były łatwe. To była ciężka praca. Natomiast ten punkt kulminacyjny, czyli spotkanie z rodziną, podarowanie im paczki, to szczęście no jest dla nas takim budulcem. I nie może być tak, że za rok nie będzie paczki w Wąbrzeźnie, bo wiemy też, jak dużo osób potrzebujących jest wokół nas i nie możemy obok nich przejść tak obojętnie, szczególnie przed czasem świąt. Nie liczyliśmy, że tyle prezentów i w ogóle, że sponsorzy będą. Mogłaś pani zerknąć mniej więcej coś w tych paczkach? Jak one się przydadzą, te prezenty? No, w dużym stopniu się przydadzą, no, bo jest kupa żywności, takich do domu rzeczy potrzebnych. To było zaskoczenie? Wielkie zaskoczenie, że akurat mnie przydzielili do tej paczki. Czyli dzisiaj na koniec radość i będą te święta trochę radośniejsze, tak? Tak, tak. Oczywiście, że będą radośniejsze z takimi prezentami. Cały świat się nagle zmienia, gdy malujesz żywy mróz. Pierwsze gwiazdy nad głowami, jasny blask. Jeden uśmiech znaczy więcej niż sto słów. Po wielu miesiącach przygotowań wiadomo, że były chwile różne, tak? Były chwile zwątpienia, były chwile trudne, było wiele trudnych rozmów, ale ten tydzień pozwala nam wierzyć w to, że to jest piękna akcja, że warto pomagać i rekompensuje nam wszystkie straty, wszystkie trudy. Także naprawdę warto, zachęcam może w przyszłym roku z tego miejsca też, aby w przyszłym roku jeszcze bardziej się włączyć do projektu, żeby jeszcze szerzej pomóc jeszcze większej liczbie osób. Myślę, że są możliwości, pomimo tego, że może nie jesteśmy wielkim miastem, ale naprawdę mamy ogromny potencjał i myślę, że jesteśmy w stanie wiele zrobić.
wesołych świąt i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy ślicznie.